Nie wystartowało. Jerzy Chromik to wielka postać, olimpijczyk, nasz biegacz mysłowicki, który rozsławiał miasto na arenach całego świata. My staramy się przybliżać sylwetkę co roku Jerzego Chromika, nie tylko w biegu, ale szkoła, która jest w dzielnicy Kosztowy, również jest usadowiona na ulicy Chromika. Bardzo często są prowadzone zajęcia, podczas których mówi się, kim był nasz znakomity biegacz, sportowiec i człowiek, dzięki któremu mamy dzisiejszy bieg. To kolejna edycja i cieszy się coraz większą tak naprawdę popularnością. Limity mamy już tak naprawdę zagwarantowane, jeżeli chodzi o miejsca, do już 2-3 tygodnie przed startem, więc naprawdę jest duże zainteresowanie. Wróciliśmy do biegu rekreacyjnego 5 km i 15 bieg główny. To chyba tak naprawdę na podstawie głosów, które biegaczy, którzy uczestniczą w tym biegu regularnie. Jeszcze należy podkreślić, że jest to jeden z biegów, który jest w ramach triady trójkąty Trzech Cesarzy. Razem z Jaworznem i Sosnowcem jakiś czas temu postanowiliśmy, żeby było to wspólne przedsięwzięcie. No i też widać, że się przyjęło, bo wielu biegaczy tak naprawdę uczestniczy w tych trzech biegach. Ja biegnę już w tej wersji trasy po raz drugi. Natomiast gdy wersja była 10 km, to brałem udział kilkakrotnie. Znam tutaj bieg i tak staram się co roku wykorzystywać, już na zasadzie takiej tradycji. Dzisiaj 15, biegam od 2016 roku, regularnie. Nie ma złej pogody do biegania, są tylko złe ubrania. Rekord jest zeszłoroczny, godzina 11, ale w tym roku nie ma takiej formy. Uczestniczymy tutaj często w tych najbliższych biegach lokalnych. To też jest jeden z biegów z triady. Ja akurat trzeci rok z rzędu już w tej triadzie biorę udział, więc mam nadzieję, że w tym roku też uda mi się całe trofeum triady zebrać. Trasa nie jest łatwa, bo jest sporo podbiegów i zbiegów, ale to są nasze ulice, więc my tutaj biegamy, my je znamy od podszewki.